Walka Roman Reigns kontra Cody Rhodes jest zdecydowanie najgłośniejszym tematem, jeśli mówimy o WrestleMania 40, ponieważ main event nocy drugiej niesie ze sobą tak naprawdę całą przyszłość WWE, bo co jeśli Cody Rhodes wygra z Romanem Reignsem? Witam was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale WrestleOne. Road to WrestleMania 40 trwa, więc koniecznie subskrybujcie kanał oraz zostawcie polubienie pod tym odcinkiem, by zyskał on jak największy zasięg. Zapraszam was oczywiście do sekcji komentarzy, dajcie znać co wy sądzicie o zwycięstwie Cody Rhodes w walce z Romanem Reignsem i jak myślicie, co wtedy się wydarzy. W dzisiejszym odcinku przedstawię wam moją teorię, którą też poprę tym, co znalazłem na Twitterze. Także jeśli chcecie dowiedzieć się, co mam do powiedzenia w tym temacie, zostańcie oczywiście ze mną do samego końca. Przypominam oczywiście o opcji wspierania kanału WrestleOne. Wspierający wezmą udział w losowaniu nagród podczas WrestleMania Week. I oczywiście pamiętajcie o zostawieniu polubienia, ponieważ pomaga to w zasięgu filmu, na czym bardzo mi zależy, bo lecimy po 7000 subów, które prawdopodobnie możemy wbić jeszcze dzisiaj. Co jeśli Cody Rhodes wygra na WrestleMania 40? Co jeśli Cody Rhodes zdobędzie Undisputed Universal Championship? Co jeśli to właśnie Cody Rhodes dokończy swoją historię, o której tak dużo już mówi? Co potem? Co dalej? Co się wtedy wydarzy? I nie będziemy w tym filmie mówić o tym, czy Cody powinien wygrać tę walkę, czy jej nie powinien wygrywać. To jest nieważne. W tym filmie skupimy się, co wtedy? Co jeśli Cody wygra? Co wydarzy się dalej. Na początku jednak powiedzmy o rzeczy, która nie do końca może spodobać się każdemu z nas, bo prawda jest taka, że tytuł, o który teraz Cody Rhodes będzie walczył w zasadzie drugą WrestleManię z rzędu, tytuł Undisputed Universal, jest to mistrzostwo, które stało się tak prestiżowe właśnie dzięki Romanowi Reignsowi i są na pewno tutaj osoby, które Romana Reignsa nie trawią, są te osoby, które go nie lubią. Są takie, które chcą, by ten Reigns się zakończył i chcą tego, by Roman Reigns po prostu mistrzem już nie był. I okej, ja to rozumiem, bo każdy z nas ma takie prawo, natomiast prawda jest taka i czy Reignsa lubimy, czy nie, musimy się z tym pogodzić. To Roman Reigns stworzył to Mistrzostwo Universal tak prestiżowym i tak postrzeganym, jak jest postrzegane obecnie. Panowanie Romana Reignsa, czy nam się to podoba, czy nie, jest naprawdę historyczne, jest potężne. Jest na tyle mocne, że po prostu czujemy wagę i czujemy prestiż obecności i posiadania tego mistrzostwa przez Romana Reignsa. O Romanie Reignsie porozmawiamy sobie jeszcze w innym odcinku. Poświęcę temu trochę więcej czasu, bo mam wam do powiedzenia kilka rzeczy i chcę też przedstawić mój punkt widzenia. Teraz natomiast Cody Rhodes, ponieważ jakiś czas temu napotkałem się na wpis na Twitterze użytkownika Wrestle Tracker, który zaproponował bardzo ciekawe rozwiązanie, jeśli chodzi o WrestleManię 40, a w zasadzie to, co po tej WrestleManii może się wydarzyć. Zakładamy tutaj sytuację, w której to właśnie Cody Rhodes wygrywa z Romanem Reignsem i zostaje nowym Undisputed Championem. Nie dewagujemy tutaj nad tym, czy to dobrze, czy to źle, czy Cody powinien, czy nie powinien. Mówimy teraz już i zajmujemy takie stanowisko, że Cody Rhodes pokonał Romana Reignsa, Cody Rhodes zdobył Mistrzostwo Universal, nieważne w jaki sposób, nieważne jak to się stało, po prostu się stało. Cody Rhodes jest mistrzem i jesteśmy już po zakończeniu WrestleMania 40. Stawiamy pytanie, co wtedy? Co jeśli Cody Rhodes wygrywa na WrestleMania 40? Partnerem tego odcinka jest Etoto. Legalny polski bookmacher tylko dla pełnoletnich. W Etoto można obstawiać wrestling, a my jesteśmy na ostatniej prostej do WrestleMania 40 i właśnie na to wydarzenie dostępne są nowe zakłady. Rejestracja z linku podanego w opisie z moim kodem PATRYKOS daje wam możliwość skorzystania z pakietu powitalnego, a także darmowe 10 zł zakładu. Ten pakiet powitalny to 777 zł do odebrania w 3 krokach za pierwszą, drugą i trzecią wpłatę. Szczegóły znajdziecie na stronie www.etoto.pl/rejestracja. Zapraszam więc do rejestracji z moim kodem, link podany jest w opisie i pamiętajcie, grajcie z głową. Oczywiście pierwszym przystankiem nowego mistrza jest Raw po WrestleMania 40, czyli poniedziałkowe Raw w Filadelfii. I na tym bardzo chciałbym się skupić, ponieważ to też zostało zawarte we wpisie, o którym chcę wam teraz powiedzieć i nim się posłużę. Jesteśmy następnej nocy, jesteśmy na Raw po WrestleMania. Cody Rhodes otwiera te show z nowym mistrzostwem, jako nowy mistrz. I tutaj zostało powiedziane o tym, że pojawia się CM Punk, który gratuluje Cody'emu. Ale
to nie jest ważne. Jakby, okej, okay, no może CM Punk się pojawi, może obierze sobie za cel Cody Rhodesa. To też jest jakiś scenariusz. Zapewne w takim świętowaniu udział wziąłby też Triple H, który pogratulowałby zdobycia mistrzostwa Cody'emu, nowej głównej twarzy federacji WWE. I to wszystko może się wydarzyć. Gratulacje CM Punk'a, gratulacje Triple H'a mogą mieć miejsce. Natomiast cofnijmy się rok wcześniej, do Raw po WrestleMania 39, gdzie u boku Cody'ego Rhodesa pojawił się Brock Lesnar i podobnie mogłoby się stać w tym roku. Doskonale wiemy, że Brock Lesnar nie wziął udziału w Road to WrestleMania. Wiemy też, że na WrestleMania prawdopodobnie się nie pojawi, a na pewno na niej walki ogłoszonej nie ma. Mówi się o tym, że Lesnar jest bliski powrotu do WWE TV, przywrócony został także do gry WWE 2K24, więc no jest to jakiś znak w kierunku tego, że Lesnar może faktycznie powrócić. No i jeśli chodzi o Raw po WrestleMania, no to tak, mamy Cody Rhodesa w ringu, mamy tam może CM Punk'a, może Cody'ego Rhodesa i Triple H'a. Natomiast to jest nieważne, mamy tam Cody'ego Rhodesa, który pojawia się jako nowy mistrz i nagle rozbrzmiewa muzyka Brocka Lesnara, który pojawia się i wyzywa do walki Cody'ego Rhodesa. Jego pojawienie się ma też drugie dno, bo prawda jest taka, że w walce Roman Reigns kontra Brock Lesnar była kiedyś stypulacja, która mówiła o tym, że jeśli Roman Reigns pokona Lesnara, to Lesnar nigdy nie będzie mógł zawalczyć o mistrzostwo WWE, jeżeli w jego posiadaniu będzie Roman Reigns. I tak się stało. Brock Lesnar nigdy nie zawalczył o to mistrzostwo, dlatego Lesnar teraz po zmianie mistrza pojawia się i wyzywa nowego mistrza, wraca do WWE i od razu wraca na title shota. I tak, prawda jest taka, że rywalizację Lesnar-Rhodes już mieliśmy, więc Lesnar wcale nie musi wracać jako heel. Może wrócić jako face i powiedzieć coś w stylu, że tak, wiem, że już walczyliśmy, ale wiesz, biznes to biznes i tak też to zostało ujęte w tym wpisie. I możemy faktycznie dostać ogłoszenie walki Lesnar kontra Rhodes o mistrzostwo WWE Undisputed Universal na Backlash we Francji, bo będzie to pierwsza gala Premium Live Event po WrestleMania 40. Idealny powrót dla Brocka Lesnara, idealne rozwiązanie, żeby wprowadzić go ponownie do WWE TV. Od razu dostaje title shota, od razu jest w głównym obrazku i Cody Rhodes na pewno też jakoś pomógłby zbadać teren, jeśli chodzi o obecność Lesnara i odbiór fanów właśnie, jeżeli chodzi o jego osobę. Natomiast to wciąż jest jeden przystanek i jedna rzecz, o której mówimy w przypadku, kiedy Cody Rhodes pokonuje Romana Reignsa i opuszcza WrestleManię ze złotem. Jeśli tak by się stało, jeśli na Raw po WrestleManii 40 dostalibyśmy powrót Lesnara i dostalibyśmy rywalizację z Cody'm Rhodesem, czyli coś, co widzieliśmy już rok temu, to okej, okay, na pewno byłoby to ciekawe i na pewno publika by to kupiła. Natomiast co dalej? Bo przyzwyczailiśmy się chyba do tego, że Mistrzostwo Universal pojawia się bardzo rzadko. W tym przypadku, jeśli Cody wygrywa, to wychodzi na to, że zawitałby on na SmackDown, bo tam właśnie to mistrzostwo było głównym mistrzostwem. Nie wydaje mi się, żeby Lesnar pokonał Cody'ego i tak szybko dostalibyśmy zmianę mistrza, bo wtedy te dokończenie jego historii, finish the story, poszłoby się po prostu walić. W takim przypadku Cody musiałby to mistrzostwo obronić i wciąż tym mistrzem pozostać, przynajmniej na dłuższą chwilę. Natomiast co dalej, co dla Cody'ego, bo prawda jest taka i chcąc nie chcąc musimy się z tym, moi drodzy, chyba stawić, zmierzyć i po prostu o tym powiedzieć, że Mistrzostwo Universal w rękach Cody'ego Rhodesa nie byłoby już nigdy więcej tak prestiżowe i tak potężnie postrzegane, jak jest w rękach Romana Reignsa. Przynajmniej ja tak uważam. Dajcie w komentarzach znać, co wy o tym sądzicie i czy z tym się zgadzacie. Mam wrażenie, że jeśli Cody zostałby już mistrzem, to byłby on tym walczącym mistrzem, który broniłby tego mistrzostwa co każdą galę Premium Live Event, a może i nawet coś w stylu jak John Cena zdobył mistrzostwo United States i bronił go w Open Challenge'u co tydzień na Raw. Czy to byłoby dobre? Kurczę, nie wiem. Nie sądzę, jeżeli chodzi o Mistrzostwo Universal, by było to dobre rozwiązanie, jakoś chyba bym tego nie kupił, bo mam wrażenie, że przyjęło się już tak, że te Mistrzostwo Universal jest tak rzadko obecne i tak po prostu rzadko je widzimy, że właśnie to czyni je tak prestiżowym. Jeśli Cody Rhodes to mistrzostwo zdobędzie i będziemy widzieli je co tydzień, to stanie się ono tak samo ważnym mistrzostwem i tak samo postrzeganym jak te wszystkie inne, które mamy co tydzień na tygodniówkach. Wiele osób narzeka na to, że Roman Reigns pojawia się tak rzadko. Wiele osób mówi o tym, że tak rzadko tego mistrzostwa broni, ale czy to czasem właśnie nie to czyni je tak prestiżowym i tak bardzo mocno postrzeganym? Czy jeśli Cody Rhodes to mistrzostwo zdobędzie, to nie zostanie zabite? Jeżeli chodzi o scenariusz dla Cody Rhodesa, co jeśli wygrał na WrestleMania, to jest to jakaś opcja. To, o czym powiedzieliśmy i powrót Lesnara, wyzwanie Cody'ego do walki na Backlash, jest to jakaś opcja, natomiast kompletnie nie widzę opcji, co dalej.
co w następnych miesiącach, co w następnych tygodniach. I nie wiem nawet, czy zniknięcie Romana Reignsa i pojawienie się dopiero na przykład na SummerSlam nie byłoby ciekawsze. I tak, wiem, że to jest mocne, co teraz powiedziałem, natomiast chciałbym ten wątek rozwinąć w innym filmie, bardziej poświęconym Romanowi Reignsowi, bo w tym momencie, na koniec tego filmu, chciałbym pozostawić Was z pytaniem, co Wy o tym sądzicie. Co jeśli Cody Rhodes wygra na WrestleMania 40? Co wtedy? Co z mistrzostwem Undisputed Universal? Czy macie takie samo zdanie jak ja? Co uważacie o tym scenariuszu, który przedstawiłem Wam na podstawie tweeta, który mi się rzucił w ostatnich dniach na oczy? A być może macie jeszcze jakiś inny scenariusz, to śmiało dajcie o tym znać w serce komentarzy, jest dla Was. Zostawcie też polubienie pod tym filmem, by zyskał jak największy zasięg. Subskrybujcie oczywiście kanał, bo coraz to większymi krokami zbliżamy się do 10 tysięcy subów i za to Wam dziękuję. W opisie pod tym filmem jest także dla Was link do strony Etator, gdzie rejestrując się z mojego linku z kodem Patrykos, otrzymujecie zestaw powitalny, a także darmowe 10 zł freebetu. I jest to oczywiście oferta tylko dla pełnoletnich. Ja, moi drodzy, dziękuję Wam już za obejrzenie tego filmu. Oczywiście, jak już mówiłem, serce komentarzy jest dla Was. I tam Was zapraszam. Dzięki, trzymajcie się i do usłyszenia wkrótce. Cześć.